Witam serdecznie w przeglądzie nadchodzącego tego tygodnia. We wtorek o godzinie 1 w nocy Nowa Zelandia przedstawi dane dotyczące dwuletniej inflacji. Każdy spadek zwiększy ryzyko spekulacji wobec dalszej polityki monetarnej Banku Centralnego Nowej Zelandii. O godzinie 10.30 Wielka Brytania przedstawi dane dotyczące inflacji CPI za kwiecień. Spodziewamy się przyspieszenia, co może wzmocnić funta. Natomiast o godzinie 14.30 Stany Zjednoczone przedstawią swój wskaźnik CPI. W środę o godzinie 1.50 w nocy Japonia przedstawi dane dotyczące PKB w pierwszym kwartale. Pomimo odbicia, delikatnie pozytywne dane mogą zwiększyć spekulacje wobec polityki łagodzenia Banku Japonii. O godzinie 10.30 Wielka Brytania przedstawi dane dotyczące stopy bezrobocia, jak również średnich tygodniowych zarobków. Oba wskaźniki będą dotyczyły marca. Spodziewamy się, że stopa bezrobocia pozostanie bez zmian, natomiast średnie tygodniowe zarobki przyspieszą, co powinno wzmocnić funta. O godzinie 20 opublikowane zostanie sprawozdanie z kwietniowego posiedzenia Fedu. Nie spodziewamy się, aby te dane miały znaczący wpływ na rynek. W czwartek dziennie zaczniemy w Australii. O godzinie 3.30 przedstawiona zostanie stopa bezrobocia za kwiecień. O godzinie 10.30 Wielka Brytania przedstawi dane dotyczące sprzedaży detalicznej z wyłączeniem aut. Spodziewamy się spadku. Będzie to spadek trzeci miesiąc z rzędu, co może osłabić funta podczas publikacji. W piątek spodziewamy się jedynie danych z Kanady. O godzinie 14.30 przedstawiony zostanie wskaźnik CPI za kwiecień. Zachęcam do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku oraz subskrybowania naszego kanału na YouTube. Mówił Przemysław Wiśniewski, IronFX. Życzę udanych transakcji i dobrego tygodnia.